Witamy wszystkich serdecznie. W końcu, po ponad miesiącu, udaje nam się nagrywać piąty Byczy Podcast. Mieliśmy wiele prób, niestety wygrały z nami po pierwsze urlopy, po drugie różnice czasowe. Witam się ja, czyli Marcin, jest ze mną również Bartek. Cześć Bartek. Cześć. W ciągu ostatniego miesiąca trochę w Chicago się działo, a szczególnie w ciągu paru ostatnich dni, bo jesteśmy na świeżo po tak zwanym Media Day. Jesteśmy 15 godzin po pierwszym spotkaniu w ramach Preseason z Nowym Orlanem. Jesteśmy też niestety kilkadziesiąt godzin po kiepskiej kontuzji Lauri Markkanena. Ale od początku. Zaczniemy od Media Day. Bartek napisał na stronie chicagobulls.pl bardzo fajny tekst odnośnie tego, co, kto i o kim powiedział. I tutaj moje pierwsze pytanie do Ciebie, Bartek. O tym też trochę rozmawialiśmy tego lata. O chemii, o tym, czy się w rotacji wykrystalizuje lider, kto tym liderem może być. Jakie są Twoje odczucia na temat tego, jak się o sobie wypowiadali zawodnicy? No, wydaje mi się, że każdy jest świadomy tego, co może dać drużynie. Wszyscy zaczynają się powoli zgrywać, poznawać. Są świadomi tego, że tak naprawdę nie ma jeszcze wśród nich lidera i każdy może z nim zostać, ale też tak chyba z tego, co pamiętam, Zak mówił to w trakcie Media Day, że oni wcale nie muszą być drużyną, gdzie wyrośnie jeden konkretny lider, i przywołał tutaj przykład Golden State, mówiąc, że tak naprawdę to, kto w danym meczu będzie tym zamykającym, do kogo będzie należał ostatni rzut, będzie zależało od tego, kto danego dnia jest najlepszy. No, że nikt nie mówi, że muszą mieć jednego czy dwóch liderów, i to nawet byłoby lepiej, jeżeli każdy z nich byłby w stanie zagrać wielki mecz. I myślę, że to jest fajne podejście. Na pewno z czasem wyjdzie, kto jest tym liderem, ale dobrze, żeby nie mieli na to ciśnienia, bo to by powodowało tylko niepotrzebne kwasy. Na razie każdy z nich mówi, że jest w stanie nim być, ale widzi też, że ktoś inny jest w stanie przejąć tą rolę, i myślę, że to jest pozytywne. Ja ze swojej strony, po pierwsze, to w ogóle chciałem Ci podziękować, pogratulować, bo ja nie mam cierpliwości do czegoś takiego, żeby teksty tłumaczyć, wsłuchiwać się po raz trzeci, czwarty, piąty. To, co słyszę, to z reguły po swojemu na świeżo interpretuję i wrzucam na Twittera. Natomiast po Media Day mi osobiście, i tym bardziej po tym tekście, który wrzuciłeś na stronę, wchodzą do głowy dwie rzeczy, można powiedzieć, że dwa zdania, po jednym od Zacha i po jednym od Chrisa Dana. Zach powiedział coś takiego, w Twoim tłumaczeniu wygląda to następująco: jesteśmy jednymi z najbardziej atletycznych gości w lidze, to co się liczy, to determinacja i wspólna nauka. Tam dalej jeszcze jest wątek o tym, że osobiście wiem, że zawsze potrafiłem dobrze bronić przeciwnika z piłką, i tak dalej, i tak dalej. To już jest luźna interpretacja, tak? No bo Lawin nie był i najprawdopodobniej nie będzie uznawany za gościa, który jest po prostu dobrym defensorem. Myślę, że szczególnie wśród kibiców Chicago jest widoczna ta dziura, jest widoczna ta różnica, jest widoczny. No, Jimmy Butler swego czasu bardzo wysoko postawił tą poprzeczkę dla graczy na pozycjach 2-3. I myślę, że do tego się będziemy przez najbliższe lata odnosili. Natomiast jeśli chodzi o Chrisa Dana, to, że tam czuje się pewniej niż rok temu, to jest jedno. Natomiast gadaliśmy jeszcze w poprzednim podcaście, że Chris Dunn to jest cichy gość. Jego nie ma w social media, nie wrzuca filmów z workoutów. Tak naprawdę to przez pół lata nie wiadomo, co się z nim dzieje. I wyskakuje z tekstem i ma to swoje odzwierciedlenie na podstawie pierwszego meczu. Czuję, że jestem najlepszym defensorem, jakiego mamy. Teraz ludzie mówią o Wendelu, natomiast zamierzam bronić tego terytorium i nadal będę rywalizować, tak? I strasznie, ale to strasznie mi imponuje, bo to w 100% pokrywa się z tym, co Chris Dunn mówił o sobie i to, o tym swoim leadershipie w tamtym roku, tak? Kiedy mówił, że tak. On chce być tym generałem, on chce być kapitanem, on kreuje grę kolegom, on operuje piłką. I te dwa zdania naprawdę bardzo, ale to bardzo, no, mnie jako fana budują i dają taki pozytywny kop na start tego sezonu. No, mi się podobało, jak Chris mówił jeszcze o tym, jak wygląda jego rola jako rozgrywającego, że nie chodzi o to, żeby on miał piłkę w każdym posiadaniu i żeby się jej domagał, ale też o to, żeby
on musi mieć pewność, że ten, kto danego dnia rozgrywa najlepsze spotkanie, otrzyma swoje sytuacje, swoje rzuty. A, żeby miał swoją ilość szans na rzut, tak. To też pokazuje, jakim gościem jest Chris i że stawia dobro drużyny jednak ponad własnym i... No i dobrze mieć kogoś takiego i też świadomego swoich atutów. Ten pierwszy mecz bardzo mi się podobał. Dan też nie bał się rzucać, o czym też mówił w Media Day. A co do Zacha i obrony, no to jakby nie było, to czy Zach będzie dobrym obrońcą, czy nie, to zależy tylko od niego, bo ma wszystkie narzędzia ku temu, by nim być. Ma duży zasięg, bo wysoko skacze, jest szybki, zwinny, atletyczny, więc to tylko jego determinacja doprowadzi do tego, czy on będzie w końcu uznawany w oczach fanów Chicago, czy ogólnie w NBA jako solidny przynajmniej obrońca, a wczoraj już pokazał, że mu zależy, no bo to on miał jednak dwa bloki i chyba jeden przechwyt, z tego co pamiętam, albo na odwrót dwa przechwyty i jeden blok. Spoko, mam otwarty box score z tego meczu, muszę się jakoś posiłkować. Ja w ogóle muszę szybko się przestawić na tryb nocny, bo dzisiaj nie dość, że zaspałem na mecz, to byłem bliski tego, żeby w ogóle zaspać do pracy. Nie obudził mnie pierwszy budzik. I no to nie jest śmieszne, to są dwa tygodnie na to, żeby wrócić do rutyny. Zach miał dzisiaj 8 na 13 z gry, to jest jedno. 4 zbiórki, 3 asysty, 2 przechwyty, blok. Ten jego plus minus to plus 12, tak? W czasie 24 minut gry. Tutaj jeszcze Chris Dunn miał 2 bloki, ale też Chandler Hutchison z 2 przechwytami. No i ja bym też jeszcze docenił Portisa, bo to co on wczoraj dawał z ławki, to była miazga. No Portis i Blake'a, no i to takie dwa dziki z ławki. Jak starałem się pochłonąć jak najwięcej highlightów, skrótów i nie pamiętam teraz tego konta na Twitterze, które wstawia właśnie taki rozbudowany highlight po 8-12 minut, to no Portis i Blake Nay to byli wszędzie. Atak, obrona, kontra, no i przede wszystkim szybkość. Ja też wstawiłem post na Twitterze, że Chicago oddało dzisiaj 99 rzutów z gry, są już 3 dni preseason za nami. I jeszcze żaden zespół nie miał takiego tempa, nie oddał takiej ilości rzutów. I myślę, że to jest to, co też to, czego mogliśmy się spodziewać, tak? Że głównym atutem, bronią byków będzie to, że oni będą biegać, rzucać tak w kółko. No to jest to, czym mówił Paxson, że jedno, czego nie jest pewien, to że tempo będzie bardzo wysokie. A też zauważ, że rzuciliśmy 128 punktów bez żadnych dogrywek i trójki nie siedziały nam prawie wcale. Tam mieliśmy 4 na 18. Tak, patrząc na tych zawodników i na to, jakie mają możliwości, nie sądzę, żeby to było normą. Taka słaba skuteczność, więc ja myślę, że jak będzie jeszcze mecz, gdzie do tego, co grają, dojdą trójki celne, no to może być ciekawie. Na pewno. Ale na tym etapie przygotowania, kiedy oni też są zdrani siłownią i to nie jest optymalna forma, tutaj naprawdę czapki z głów za to, co oni zrobili z linii rzutów osobistych, bo byki trafiły dzisiaj 26 na 27 rzutów z linii. Tutaj w czapę powinien dostać Wendell, bo tylko on nie trafił. Jeden jedyny niecelny rzut z linii osobistych to był Wendella, a tak to właśnie Blake'a na 8 na 8, Hutchison 3 na 3, Lavin 5 na 5, Parker 4 na 4. No playoffowa forma, jeśli chodzi o ten aspekt gry. Jeszcze musimy sobie powiedzieć o Jabarim, bo to był debiut. Pierwszy raz usłyszeliśmy from Chicago w United Center. No i też nie wyglądał źle, wręcz przeciwnie. Jabari jest takim gościem, który jak się na niego patrzy, wygląda na takiego ociężałego, a jednak i dużo widzi, i potrafi dobrze podać, i potrafi kogoś minąć skutecznie, widzieliśmy. Bez dwóch zdań Jabari Parker w wersji Chicago jest kilka procent, jeśli nie kilkanaście procent szybszy niż Jabari Parker w wersji Milwaukee Bucks. No... Nie wiem, czy widziałeś tą jego asystę do Holiday'a, kiedy Holiday zapakował tyłem jeszcze. Tyłem do kosza, widziałem. To asysta Parkera do Holiday'a i asysta Parkera do Lavina. To była miazga podania. No to no timing idealny. Wyczucie... Widać, że jednak ten trening i... Boże, ta integracja, to, że chcą ze sobą grać, to jest widoczne, no. Tutaj też chciałem na chwilę wrócić właśnie do Media Day, bo pół lata strasznie się baliśmy, ja strasznie się bałem, że Jabari i Zach to mogą być dwa charaktery, dwie osobowości, które nie będą miały ze sobą po drodze. Po pierwsze kwestia pieniędzy, po drugie kwestia właśnie leadershipu i tego przywództwa.
Natomiast to, co powiedział, to powiedział Jabari Ozaku, tak? Odnośnie słuchania tej samej muzyki, spędzania wolnego czasu, wykonywania do siebie telefonów. No fajnie, że jest taka interakcja, tak? Fajnie, że to w ogóle atmosfera w Chicago od półtora roku. Odsuwam tutaj tą dramę z Jimmy Butlerem, ale no, atmosfera w ogóle w rotacji chyba po pierwsze podejściu Jimmy'ego, Wade'a, po drugie podejściu Miroticza, to pewnie przykład, no, pewnie przykład dla innych szatni w NBA, jak się powinno budować team spirit. No i jeszcze Wendell i Hutchison, ich debiuty, nie wiem, nie oceniłbym ich jakoś źle. Widać było, że na początku byli trochę chyba przytłoczeni wręcz tym, że to już NBA, że to nowy poziom. Też trochę zderzyli się z innymi zawodnikami, ale Wendell z każdą minutą wyglądał lepiej. Ale nie wyglądał dobrze, jak go Okafor zrolował pod tym koszem. Nie, to Okafor go zmiażdżył, ale tak to Wendell na początku, szczególnie przeciwko Randle'owi, próbował bardzo mocno bronić i wymuszał na nim ofensywne nawet faule. Fajnie to wyglądało. Widać, że na początku był taki przestraszony, ale później coraz lepiej. No i koniec końców 11 punktów, 7 zbiórek, 2 asysty, no to wcale nie jest zły wynik. Hutchison też tam, on dużo, dużo mniej piłki dostawał, no ale też swoje zrobił. No ale Hutchison grał najdłużej ze wszystkich graczy, to też warto podkreślić i on tych minut na pewno będzie potrzebował. No, to długofalowo prawdopodobnie, znaczy mam nadzieję, że długofalowo to jest ktoś, kto może być starterem w rotacji. Z tych, którzy się pojawili na boisku, to myślę, że o Felicio nie ma nawet co mówić. Znaczy umówmy się, no ta rotacja jest mniej więcej wyklarowana, tutaj pewnie będą delikatne roszady w związku z kontuzją Lauriego, no bo te jego 35 minut trzeba rozdysponować na prawo i lewo. Natomiast no i Denzel. Natomiast Arki Diakono, on grać nie będzie, Felek raczej też grać nie będzie i zyska status najdroższego zawodnika w G League. Wspomniałeś o Valentine, tak? No jak Denzel wróci, to na pewno też swoje minuty będzie miał w rotacji. Pytanie, kosztem kogo? Ja nie chciałbym, żeby otrzymał je kosztem Blakeneya. Mi Denzel. Właśnie między innymi po takim występie Blakeneya, kiedy no, on ma dynamit w nogach i te w ogóle jego jumpery to jest jakiś kosmos. On wisi w powietrzu. Ja tutaj nie będę go porównał do Michaela Jordana, natomiast nie wiem, jak skacze i składa się do rzutu w powietrzu, to wygląda jak kiedyś chyba Clyde Drexler, bo naprawdę to jest bardzo, bardzo imponujące, co on robi z piłką i jak dużo potrafi zrobić z piłką, będąc już w powietrzu. Tutaj czapka z głów. No, nie jestem jego fanem, pewnie nie będę, bo to nie będzie jakiś kluczowy zawodnik. Natomiast chyba będę w stanie się do niego przekonać jako do takiego członka rotacji, gościa, który dostaje stałe minuty. No i przekonać też będzie się trzeba pewnie do Payna. Do Payna to jestem przekonany od roku. Ja naprawdę, poza tym, że on chujowo tańczy, to mam nadzieję i głęboko wierzę, że jednak pokaże, że potrafi grać w koszykówkę. No. Nie może być w przypadku w tym, że Gar Forman chciał go od dawna, bo Gar Forman jaki jest, ale zmysł do talentu ma. Nie może być w przypadku w tym, że z wysokim numerem wybrali go do Oklahomy. Mam nadzieję, że jest przypadek w tym, że on jeszcze swojego miejsca w lidze nie znalazł. No, ja jestem krzywym optymistą, ale no dzisiaj 5 punktów, 7 asyst w 20 minut i no nie wyglądał się na parkiecie, nie wyglądał na jakiegoś zagubnego, nie wyglądał na gościa, który nie potrafił grać w koszykówkę. No. Wyglądał jak naprawdę taki solidny, kiepski, solidny zawodnik NBA. No. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w sezonie. No zobaczymy, na pewno Hojbjerg ma teraz drużynę, której od początku chciał i która pasuje pod jego system i też to całkiem inaczej już wyglądało dzisiaj w nocy. Dobra, bo umawialiśmy się, że drugim tematem będzie ten przykry temat, natomiast zostawimy sobie go niestety na deser. Lauri Markkanen no odniósł kontuzję w najgorszym chyba momencie, jaki jest możliwe, bo tuż przed pierwszym meczem preseason. Pierwszego tygodnia tych przedsezonowych kampów. Po Media Day cieszyliśmy się, że Lauri wygląda jak potwór, że Lauri przytył i w tym momencie przy tych swoich 214 cm waży w granicach 110 kg i powiedzmy sobie jasno, no to jest 110 kg mięśni, to jest 110 kg czystego talentu, bo jego muskulatura, atletyzm, no wszystko prezentuje się
wszystko prezentuje się po prostu perfekcyjnie. No. Gość przy tych warunkach wkłada piłkę do kosza pod nogą. To co widzieliśmy w jego wykonaniu tego lata, czy właśnie tam w czasie eliminacji Mistrzostw Świata w reprezentacji Finlandii, czy podczas jakichś filmów na Twitterze, po wszystkim nam szczęki opadały. Tym bardziej zawodnicy w ogóle mówili, że w tym Zach, że Lauri wygląda kosmicznie na treningach. Natomiast z racji tego, że zawsze staramy się szukać pozytywów, to Lauri wraca za jakieś 2 miesiące. Co i kto przez te 2 miesiące może na tym ugrać? Może ugrać na kontuzji Lauriego? No bo umówmy się, że Lauri wraca i z miejsca wraca do tej pierwszej piątki. Natomiast do tego czasu kto i co może wywalczyć? Ciężko określić, jaką Fred będzie miał wizję w ogóle na rotację bez Lauriego. No wczoraj widzieliśmy, że Jabari wychodził na czwórce i Holiday wskoczył do pierwszej piątki. Ja miałem nadzieję, że te minuty dostaną albo Wendell, albo Chandler, bo Wendell i mógłby się pokazać na czwórce w pierwszej piątce, jeżeli od razu nie na centrze. A jeżeli nie, no to dlaczego na trójce nie wystawić odważnie Hutchisona? Holiday co prawda już swoje doświadczenie ma, ale jesteśmy młodą drużyną, kiedyś trzeba ich ogrywać. No ale zobaczymy, no wygląda na to, że pierwsza piątka bez Lauriego będzie taka jak dzisiaj w nocy. I tyle, chyba nic więcej. Kontuzja Lauriego po pierwsze na pewno przyspieszyła ten upgrade Jabariego na czwórkę, tak? Gdyby Lauri grał, to ta rotacja na pozycjach podkoszowych, szczególnie na czwórce, byłaby prosta. Po pierwsze Lauri, po drugie Portis. Tam gdzieś może delikatne fragmenty po naprawdę skromne parę minut otrzymywałby Jabari. Natomiast tutaj Jabari wskakuje wyżej. To, że Bobby Portis będzie six-manem, to już wiadomo. Co by się najprawdopodobniej w Chicago, jeśli chodzi o kontuzję, nie działo. Bobby zostaje prawdopodobnie tym six-manem. Tutaj chyba Fred Hoiberg chyba nie będzie szukał na siłę jakiegoś innego pomysłu dla Bobiego. Natomiast Jabari wskakuje na czwórkę. I skupmy się właśnie na tej pozycji niskiego skrzydłowego. Myślisz, że Holiday jest w stanie utrzymać się albo przed Hutchisonem, albo przed jakimś takim, no nie wiem, ultra small ballem na pozycjach właśnie od 1 do 3, gdzie koło siebie mógłby grać na przykład Dan, Blake i Lavin, albo Dan... Czekaj, żebym się zgubił. Dan Blaken i Lavin, bądź Payne Blaken i Lavin. Co o tym myślisz? Nie wiem, czy taki small ball lineup na dłuższą metę będzie dobry i nie wydaje mi się, żeby Holiday nadawał się w ogóle do gry na trójkę. No i tak jak mówiłem, ja mam nadzieję, że Chandler przeskoczy go w rotacji. Wątpię w to, ale chciałbym, bo Holiday nie był i nigdy nie będzie niskim skrzydłowym i to chyba tyle w tej kwestii. Tak samo nie widzę jako trójki wystawiania Blakeneya czy Payna obok Zaka i Dana, bo no nie wiem, wiem, że teraz mamy w takiej... Jeśli w tym samym czasie na boisku byłby Blakeney i Lavin, to ja już bym bardziej jednak szedł w tą stronę, że to Zak byłby tą nominalną trójką. Natomiast czy w ogóle widzimy szansę, żeby... Fred Hoiberg lubi, żeby biegali, Fred Hoiberg lubi, żeby rzucali i... Patrząc na ten układ właśnie Dan, Lavin, Holiday, no nie ma tutaj, nie jest to optymalne ustawienie, jeśli chodzi o potencjał w rzutach z obwodu. Patrząc w ogóle na rotację byków, tak? Bo Holiday nie gwarantuje tej skuteczności w granicach 40%. No Dan jeszcze nie wiemy, jaką prezentuje skuteczność, bo w tamtym sezonie potrafił mieć mecze i to tak seriami, gdzie rzucał po 40, nawet 60%. Natomiast miał też mecze, gdzie nie oddawał żadnego celnego rzutu. Ja właśnie staram się dostrzec jakiekolwiek możliwości, czy Chicago jest w stanie ustawić jakiś niski line-up z takimi dwoma nominalnymi shooterami na pozycjach 2 i 3. Zakładając, że jednym jest Zach. Teraz pozycje wiemy, ile mają sensu w NBA, że już się od tego odchodzi, to tylko jest na papierku, kto jest kim. Ale zdecydowanie już wolałbym nominalnie na tej trójce widzieć Zaka niż Holiday'a. Ogólnie mamy problem z graczami na pozycji numer 3 i tak naprawdę jedyną nominalną trójką
w zależności od tego, jak postrzegamy Jabariego, no to jest Hutchison, którego wybraliśmy w drafcie i on od razu nie wejdzie na jakiś odpowiedni poziom. No trochę nam ta kontuzja Lauriego pokrzyżowała plany, bo mieliśmy mieć dwójkę na pozycji numer 3. Miał grać Jabari, jego zmiennikiem miał być Hutchison. Wydaje mi się, że takie było założenie, a teraz to się pokazało. Przez to, że nie oglądałem całego meczu, to Jabari dostawał, był dzisiaj przez jakiś moment na parkiecie trójką, czy nie? Czy grał tylko i wyłącznie jako czwórka przez te 25 minut? Wiesz co, sam już nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc, jak to wyglądało, jak się układały poszczególne rotacje, aż tak się nie skupiłem na meczu, żeby zapamiętać takie szczegóły. To fajna, myślę, że możemy pod tym kątem też patrzeć na poszczególne ustawienia na parkiecie za dwa dni, jak Chicago będzie grało z Milwaukee. Ja już z ręką na sercu nastawiam sobie trzy budziki na drugą, że na mnie przechci, ale trudno. Ale właśnie jestem ciekaw, bo no z highlightów i takich jakichś obszernych pojedynczych akcji to ciężko było wywnioskować, czy Jabari był cały czas ustawiony za centrem, czy jednak był też tym potencjalnym niskim skrzydłowym. Dobra, to jeśli chodzi o takie bieżące rzeczy, to chyba tak całkiem sprawnie udało nam się nadrobić to co się ostatnio działo. Polecimy jeszcze taką małą prywatą, bo od ostatniego podcastu udało mi się już potwierdzić, zaklepać termin trzeciego zlotu fanów Chicago. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, to 23 lutego 2019 roku widzimy się w Warszawie. Będzie naprawdę duża impreza, będzie masa konkursów, będzie sporo nagród, będzie, mam nadzieję, że masa ludzi. Mieliśmy chory pomysł, żeby na zlot zaprosić Nate'a Robinsona. Nawiązaliśmy kontakt z jego agentem, odpisał nam, przesłał nam też listę swoich żądań, oczekiwań i no mi osobiście szczęka opadła, bo sprowadzenie Nate'a Robinsona do Polski to jest koszt w przedziale od 80 do 100 tysięcy złotych. Natomiast kurczę, fajną sprawą jest to, że nam odpisali. Fajną sprawą jest to, że nas nie olali. Fajną sprawą jest to, że sprowadzenie gracza kalibru NBA i to jeszcze czynnego nie jest wcale taką sprawą nierealną, bo jeśli nie w przyszłym roku, to podcast zostaje w sieci. To maksymalnie w ciągu 2 lat kogoś tutaj na pewno sprowadzimy. A czy to będzie Paul Zipser, czy nie wiem, czy Horace Grant, to już pies to. Natomiast ktoś z przeszłością w NBA na pewno do nas przyjedzie i to nie ma od tego żadnego odstępstwa. Ja mam nadzieję, Bartek, że my się w lutym widzimy. Widzimy. No, to bardzo dobrze. Rozmawiamy jeszcze o czymś? Czy nie ciągniemy, czy nie ciągniemy tematów? Tak naprawdę Media Day i pierwszy mecz preseason to dopiero są pierwsze rzeczy, kiedy jest o czym rozmawiać na podcaście od końca poprzednich rozgrywek. Po tym, co pisałeś na świeżo po kontuzji Lauriego, to nawet tak w całkiem optymistycznym tonie udało nam się to nagrać. Ciężkim tematem jest to i mam nadzieję, że to nie jest żadne złe proroctwo, że to jest rzutowa ręka, że to jest staw łokciowy w tej rzutowej ręce. Mam nadzieję, że tam się nic nie popieprzy i nie będziemy mieli jakiejś schizy a la Markel Fultz, gdzie nagle Lauri na przykład zapomniałby, jak się rzuca, albo miał jakąś blokadę, tak? Zresztą sam Lauri mówił, że teraz to on będzie pracował nad swoją słabszą ręką, sztab nie chce niczego popędzać, Paxson wypowiadał się, że oni zdają sobie sprawę z tego, jak ważnym graczem dla organizacji jest Lauri, nie będą się z niczym spieszyć, będą ostrożnie obserwować ten łokieć. Ja myślę, że będzie dobrze. To jest łokieć, to chyba w ogóle doszło do tego przy walce o zbiórkę, z tego co pamiętam, więc tam nic jakiegoś super strasznego nie mogło się stać. Myślę, jeśli chodzi o pracę nad tą słabszą ręką, to co mi się jeszcze rzuciło dzisiaj z tego, jak oglądałem skróty, to Chris Dunn dwukrotnie w czasie akcji, już w momencie, kiedy została podejmowana ta decyzja rzutowa, wychodził do góry, to dwukrotnie w czasie rzutu zmieniał rękę z prawej na lewą i kończył te layupy tam z drugiego metra właśnie lewą ręką, co no też na bardzo, bardzo duży plus, bo szczerze mówiąc dawno nie widziałem tego typu akcji u jakiegokolwiek gracza w NBA. A to świadczy, że naprawdę pracuje nad tą ilością manewrów tam w strefie podkoszowej.
No, nie boi się rzucać, nie boi się kończyć akcji. Czuje się chyba dużo pewniej. On chwalił bardzo Freda Hojberga, że pracował z nim nad jego mechaniką, formą. No, wygląda na to, że zawodnicy widzą w Hojbergu coś, czego my przez większość czasu nie zauważaliśmy i dopiero teraz zaczynamy o tym rozmawiać na podstawie wypowiedzi graczy. Więc miejmy nadzieję, że Fred jest faktycznie dobrym trenerem dla tej grupy młodych talentów i będziemy musieli odszczekiwać to, co o nim pisaliśmy już po pierwszym czy drugim roku. Tam jeszcze Zach coś wspomniał na temat właśnie Hojberga, że Hojberg to jest tak naprawdę świetny facet, tak po prostu. Tam w wolnym tłumaczeniu można by się dopatrywać, że zamiast świetny to wygadany, pozytywny. Nie pamiętam, jakiego dokładnie sformułowania użył. Natomiast no, sam fakt, że Zach Lawin, gdzie też miesiąc temu było głośno, że obóz Zacha popadł w konflikt z obozem Chicago, że nie musi doczekać tego kontraktu. Natomiast teraz wydaje się, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. No i skoro Zach mówi, że dostał to, czego chciał, a o Hojbergu wypowiada się w samych superlatywach, no to nic tylko się cieszyć. No ciekawe, czy to będzie ten sezon, w którym Zach powalczy o All-Star. On nie boi się o tym mówić i no zobaczymy, w tym pierwszym meczu wyglądał bardzo dobrze. Jeżeli będzie tak szybki, tak dobry jak dzisiaj, to myślę, że na wschodzie ma jak największe realne szanse. No. Na pewno mają już około 20 spotkań przewagi w walkę o All-Star nad Laurim Markkanenem. A to swoją drogą może być też bardzo fajna taka wewnętrzna rywalizacja pomiędzy Laurim, Jabarim a Azakiem o to, kto z nich jako pierwszy stanie się All-Starem. To od razu cała czwórka. A Wendell za rok. Ja też bym za tym był. Cała czwórka, do tego Joel Embiid, żeby walory artystyczne były zachowane i możemy grać z zachodem. Dokładnie, a tak nawiązując jeszcze do All-Star i... O, zapomniałem, co chciałem powiedzieć teraz. Za rzadko się słyszymy. Dobra, już wiem. Nawiązując do wypowiedzi Portisa, który mówił, że oni mogą być w tym sezonie taką drużyną, jaką w zeszłym sezonie była Indiana Pacers. Chyba każdy z nas by sobie tego życzył. A jak już mowa o Indiana Pacers, to miejmy nadzieję, że jeżeli faktycznie zagramy dobry sezon, to ktoś z naszych młodych talentów będzie takim Oladipo z zeszłego sezonu i faktycznie załapie się do All-Star Game, przynajmniej jeden z nich, to też do dużego kopa na pewno tej drużynie. No na pewno. To w ogóle, to w jaki sposób Portis się wypowiada, nie w ogóle ujął tym, jak zorganizował pod koniec sierpnia swój camp dla dzieciaków. No mega, mega pozytywna postać i kurde, za dwa tygodnie, za 18 dni gramy pierwszy mecz sezonu. Mam nadzieję, że Gar Forman zrobi to, o czym powiedział właśnie podczas Media Day, że Bobby Portis jest w wizji zarządu i że ten kontrakt Bobiemu kończy się za rok. Mam nadzieję, że sklucza jeszcze przed pierwszym spotkaniem. Uda się dogadać i Portis podpisze wieloletni kontrakt tutaj. Tak, oni w ogóle mówią, że Portis jest członkiem tego całego core, jak oni to określają, drużyny, gdzie wśród kibiców raczej panowało przekonanie, że to Zach, Chris i Lauri. Do tego jeszcze doszedł Jabari. Możliwe, że Wendell się do niego załapie, natomiast Portis był traktowany przez wszystkich tak jakby z boku, niedoceniany, co moim zdaniem było bardzo krzywdzące po tym, jak on wyglądał już pod koniec zeszłego sezonu. Dodatkowo to, w jaki sposób, jak dojrzale się wypowiada, jak bardzo jest świadomy swojej roli, jak angażuje się w ogóle w sprawy drużyny, jak w całą społeczność Chicago. Więc ja myślę, że Portis naprawdę, jeżeli tylko on nie będzie z czasem chciał więcej, przyjmie tą rolę Sixmana i będzie z niej zadowolony, to tak to naprawdę jest, no ktoś taki w drużynie to jest też złoto. No to tak patrząc na to, że zawodnicy NBA lubią dostawać jakiekolwiek statuetki, nagrody, wyróżnienia, i tego typu podobne rzeczy, to dla Bobiego Portisa on nie będzie graczem kalibru MVP, on nie będzie graczem kalibru All-Star najprawdopodobniej. Natomiast no, to jest też jakiś sposób na to, żeby zapisać się w historii czy organizacji, czy ligi, żeby dostać tą statuetkę MIP, żeby dostać tą statuetkę Sixmana. Takich ludzi, którzy wyróżniają się, na przykład są czołowymi rezerwowymi ligi, jak nie wiem, jak na przykład Jamal Crawford albo Lou Williams od dobrych paru sezonów, chociaż Lou Williams chyba teraz będzie starterem, ale tacy gracze zdecydowanie bardziej wyróżniają się niż,
no, niż jacyś przeciętni, drugoplanowi starterzy, którzy nie mają żadnej większej roli w tym podstawowym line-upie. No ja na pewno bym sobie życzył, żeby Portis miał taki wpływ na grę z ławki jak Lou Williams. To byłoby na pewno mega wsparcie z ławki, bo to jednak ktoś taki daje pewne kilkanaście punktów każdego wieczoru z ławki. I też jest ktoś, kto jest liderem drugiego garnituru, jakby nie było. Nie trzeba patrzeć, żeby ktoś z tej ławki wyrósł na lidera drugiego unitu, bo ktoś taki już jest i tyle. To co? To słowem zakończenia w takim razie życzymy powrotu do zdrowia dla Jahlila Okafora. Mega kiepska historia, że on... Ile tam było? Pół minuty do końca meczu? Nie, tam chyba zostało nawet z 20 sekund, pamiętam. No też mnie to trochę zasmuciło, bo kibicuję temu chłopakowi i mam nadzieję, że... Jest na Twitterze Sebastian Buniek, który obok mnie ogłasza się... Znaczy ja obok niego, może tak, ja obok Sebastiana ogłaszam się prawdopodobnie po połową fanklubu Jahlila Okafora w Polsce, ale... To możemy się podzielić po jednej trzeciej. Spoko, ale no kiepsko. Po tym jak wypowiadał się tego lata, po tym jak wyglądał nawet w tym spotkaniu, po tym jak go tak wielu graczy i ludzi ze sztabu chwaliło za przepracowany okres letni, gdyby on teraz wypadł na dłużej z gry, to po prostu byłoby no wobec tego chłopaka nie fair. No. No i smutne, że stało się to w domu. Na całe szczęście, wiesz, szczęście w nieszczęściu, że na żadnym z graczy Chicago, no bo tak naprawdę zrobił to sobie sam i się poślizgnął, to nie było tak, że stanął komuś na nogę. Natomiast no, kiepska historia, no. Gdzie by to się nie stało, to kurde, no, mega, mega lipa. Tak więc życzymy powrotu do zdrowia dla Jahlila Okafora. I ostatnia prywata w tym nagraniu, ale na pewno nie ostatnia w historii, to przed pierwszym meczem sezonu wszystkich możemy zaprosić na Chicago Bulls Polska na Facebook. Będziemy mieli przedsezonowy konkurs razem z firmą ataf.pl, która jest sponsorem i partnerem po raz drugi z lotu fanów. No do wygrania będzie świetna rzecz, bo będzie dowolny swingman z kolekcji Mitchell NS, jaki ataf ma u siebie w ofercie. Tak więc będzie bardzo fajny konkurs i kibicem Chicago się jest, ale równie dobrze, że kibicem Chicago można zostać po tym, jak się wygra jakiegoś swingmana Denisa Rodmana. Dobra, to dzięki Bartek. Mam nadzieję, że sezon się zaczyna. Mamy już o czym rozmawiać i teraz nie będzie żadnego zmiłuj, bo kilkukrotnie podcast ja odwoływałem. Kilkukrotnie nie udawało nam się w jakimś tam w poniedziałkowych albo innych terminach zgadywać. Oby to już była nasza poniedziałkowa rutyna. Tak, tym bardziej, że czasem no, najzwyczajniej nie było o czym mówić, więc też uznawaliśmy, że żeby na siłę szukać jakichś tematów. Lalibyśmy dobrze wodę. Nie, myślę, że teraz wrócimy do regularnego nagrywania, będą tematy bieżące, będą spotkania. Ja osobiście też wracam powoli do pisania coraz regularniej, myślę, że wszyscy do tego wracają, no bo skończył się sezon nudy, teraz mamy już sezon NBA i będzie o czym pisać, nawet same relacje z meczy, to wszystko ruszy z kopyta. Swoją drogą może dobrze, że nie nagrywaliśmy, bo byśmy o Michaelu Jordanie opowiadali do łżygu i jeszcze byśmy podważyli sami wśród siebie jego pozycję w historii. Dobra, dzięki Bartek, wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie, do następnego. Do następnego, na razie, dzięki.